Trzy strefy klimatyczne, egzotyczne płazy, gady i ptaki, mała plantacja kawy i drzewa cytrusowe. Choć brzmi jak oferta turystyczna z ciepłych zakątków świata, wszystko jest pod ręką. Już jutro oficjalne otwarcie sosnowieckiego egzotarium, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście. Na chwilę przed mogliśmy podejrzeć ostatnie przygotowania. Fatima Orlińska. Zdrowego człowieka nie zabije, lecz już no może być, tak jak mówię, nieprzyjemnie. Heloderma meksykańska, niepozorna i wyglądająca całkiem sympatycznie jaszczurka, to jedyny jadowity mieszkaniec nowego egzotarium w Sosnowcu. I choć za oknem krajobraz zdecydowanie zimowy, to przekraczając drzwi ogrodu botaniczno-zoologicznego można poczuć się jak w prawdziwych tropikach. Jak się okazuje, wewnątrz całkiem dosłownie. To jedna z kilku stref klimatycznych. Przede wszystkim mamy trzy główne strefy. Strefę tropikalną, śródziemnomorską oraz pustynną kaktusiarnię i oczywiście na samym dole piękne akwaria. Wszystko jest zautomatyzowane, tak? Otwieranie okien, wilgotność powietrza. My oczywiście mamy wgląd do poszczególnych parametrów, bo musimy, bo bezpieczeństwo zwierząt i roślin jest najważniejsze, ale tak naprawdę automat działa. Ciekawskie i przyjaźnie nastawione do człowieka papugi Ary, szybko uczące się naśladowania dźwięków Żako i uchodzące za najrzadsze tukany, to ptaki, które zapisane są w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, objęte zakazem handlu i wywozem poza granicę. Panujące w egzotarium warunki zbliżone do tych naturalnych mają pozwolić ptakom rozmnażać się i tym samym być może uratować gatunek. Jest temperatura odpowiednia, jest wilgotność odpowiednia, mają duże te woliery, mają je tak ucharakteryzowane, taka aranżacja jest tych wolier, że no, czują się dobrze. To widać po ptaku, że no, nie są zestresowane, one przychodzą, zjedzą z ręki, czyli bardzo im to odpowiada. Są zadowolone, to widać. Zadowoleni mogą być również odwiedzający, którzy są miłośnikami nieco mniej futrzastych stworzeń. Jak przyznają opiekunowie, dla znawców w terrariach znajduje się sporo ciekawostek gatunkowych. Przez cały obiekt prowadzi ścieżka edukacyjna, która pozwala nie pominąć żadnego poziomu. Możemy znaleźć kilka fajnych gatunków pająków. Są to m.in. terafosy blondy, czyli największe ptaszniki, jedne z największych ptaszników, czyli takie klasyczne goliaty. Mamy też również ciekawe ptaszniki endemiczne dla Sokotry. Są to ptaszniki, które żyją społecznie, możemy je znaleźć po tamtej stronie. Mamy również kajmany, które są takim logotypem naszego sosnowskiego egzotarium, już od lat. Z fajnych też zwierząt, które są takim moim ulubionym gatunkiem węża, w sumie to jest Corallus caninus, czyli boa psiogłowy. Są to ciekawe kolorystycznie węże, takie zielone, dosyć agresywne, ciekawe. No i w sumie to są węże, którymi się tutaj zajmuję. Uwagę w nowym egzotarium przykuwa również bogata, urozmaicona roślinność. Choć zdecydowanie dominuje zieleń, to nie brakuje gatunków nasyconych kolorami, które swój urok odkryją w momencie zakwitu. Mamy tutaj i palmy, i tutaj w strefie umiarkowanej dużo cytrusów, pomarańcza chińska, mandarynki, kumkwaty, figowce. W strefie kaktusów no dużo, że tak powiem, takich charakterystycznych, czyli i opuncje, które znają wszyscy. Dużo ciekawych egzemplarzy, które odwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć już jutro. Jak przekazała dyrekcja egzotarium, zainteresowanie jest ogromne, a zapisy na zwiedzanie z przewodnikiem sięgają już połowy stycznia.